Życie, jakiego chcesz, jest Twoje. Z Joanną Kell. Witam Państwa w kolejnym odcinku naszej cotygodniowej audycji, której tematyką jest życie takim życiem, które może być szczęśliwe, zdrowe, spełnione i w jakiejś mierze wygodne i dostatnie. Oczywiście takie życie nie tylko jest możliwe, ale też wcale nie musi być trudne do zbudowania. Naturalnie, jeśli mamy do tego odpowiednią wiedzę i narzędzia. Porozmawiajmy znowu o tym w dzisiejszej audycji, której jak zwykle towarzyszy mi Patryk Kern, mój mąż. Witam Państwa serdecznie. Spotykamy się na antenie co tydzień o tej samej porze. A teraz posłuchajmy, co się wydarzyło poprzednio. Joasia powiedziała nam, że... W naszych audycjach nie będziemy odrzucać czyichkolwiek przekonań lub wierzeń. Pragniemy tylko pokazać Wam więcej różnych punktów widzenia, po to, by pomóc Wam poszerzyć Waszą świadomość. Ta audycja przeznaczona jest dla wszystkich, bez względu na pochodzenie, płeć, wiek, wyznanie czy jego brak. Bardzo to ważne, aby to było dla nas wszystkich jasne. Bez względu na to, czy skłaniasz się w kierunku teorii naukowych, czy poglądów filozoficznych, jedna rzecz pozostaje taka sama. Życie to podróż, a jej odległość jest mierzona pięknem Twego serca, nie jej długością, ani nawet nie tym, ile sukcesów odniesiesz podczas tej podróży. Twoim celem jako świadomości jest to, by się nieustannie rozwijać i doświadczać siebie. Tylko my sami możemy decydować, jaką obrać drogę, czego chcemy doświadczyć w naszej podróży, gdzie chcemy dotrzeć i w czyim towarzystwie. Pamiętaj, zasługujesz na jak najwspanialsze życie. Nie musimy tkwić w ciągu okoliczności i trwać w tym, co nas nie satysfakcjonuje. Aby zmienić to, czego nie chcemy doświadczać, nie potrzeba wcale ciężkiej pracy ani walki. Dowiedzieliśmy się też, jak tworzymy rzeczywistość za pomocą myśli. Wiemy już od Tesli, Einsteina i innych naukowców, na przykład takich jak Peter Higgs i François Englert, którzy otrzymali w 2013 roku Nagrodę Nobla, że wszystko, co istnieje, jest energią. W skład tego wchodzi wszystko, co jest materialne, fizyczne, czyli doświadczane, a także wszystko to, co tylko można postrzegać. To jest nasze myśli, emocje lub elektrony. Czy wiesz o tym, że nikt nigdy jeszcze nie widział ani nie zważył elektronu? Wszystko, będąc częścią tego jednego wielkiego pola energii, wibruje i drga, włączając w to nasze myśli. Można to sobie wyobrazić na przykład na podstawie fal radiowych. Od częstotliwości ich wibracji zależy ich jakość i zasięg. Nasze myśli zostają wysyłane, podobnie jak fale radiowe, i docierają tam, gdzie są w stanie dotrzeć. A to, gdzie mogą dotrzeć, zależy od ich wibracji, od tego, jaka jest częstotliwość ich drgań. Od tego właśnie zależy, jak wpływamy na rzeczywistość, a bardziej precyzyjnie na tę iluzję rzeczywistości, którą wszyscy tworzymy i współtworzymy, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Zgodnie z najnowszymi odkryciami naukowców, struktura wszechświata ze wszystkimi jego prawami i siłami sugeruje, że inteligencja istniała przed materią. Świadomość jest tym, czym jest – wibracją, drganiem, prądem, sygnałem. Jeszcze do niedawna medycyna mówiła o świadomości jako o czymś powiązanym ściśle z naszymi zmysłami. Istnieje nawet takie określenie, że ktoś stracił świadomość, kiedy taka osoba na przykład zemdlała.
Teraz jednak musimy zacząć zwracać uwagę na różnicę pomiędzy świadomością zmysłów, a tą świadomością, która jest pozazmysłowa, która jest istotą tego, kim jesteśmy. Naszym, nazwijmy to, rdzeniem, niezależnym od naszego ciała. I to jest właśnie ta świadomość, o której mówimy w naszych audycjach. Porównaliśmy najnowsze odkrycia fizyce z tym, co mówią różne wierzenia o wieczności. Podczas gdy nauka mówi o wszystkim jako o części jednego ogromnego pola energii, wiele systemów wierzeń mówi o Bogu będącym wszystkim, co jest i zawierającym w sobie wszystko. Nieważne, co najbardziej rezonuje z naszą własną wewnętrzną prawdą, czy to nauka, czy system wierzeń, jedna rzecz pozostaje niezmienna. Wszyscy jesteśmy częścią jednej całości i wszyscy jesteśmy połączeni. I wiecie co? To nie jest istotne, co bardziej z tobą rezonuje. Podejście naukowe, czy przekonania filozoficzne, duchowe, czy też religijne. Ważnym jest, aby pamiętać, że nie ma tu dobrej ani złej odpowiedzi. Nie ma lepszego czy też gorszego podejścia. Wszystko, w co wierzysz i co uważasz za prawdziwe, jest ważne, rzeczywiste i najważniejsze dla ciebie. Tematyką audycji Życie, jakiego chcesz, jest twoje. Jest życie takim życiem, które może być szczęśliwe, zdrowe, spełnione i przynajmniej w jakiejś mierze dostatnie. Łatwo jest przyzwyczaić się do sytuacji, w jakiej się znajdziemy, nawet gdy nie jest ona już dla nas korzystna. Trudniej jest powitać zmianę i wkroczyć na niepewny grunt. Jednak można to zrobić. Właściwie to wielu już tego dokonało. Wielu takich, których może podziwiasz. Joasia powiedziała nam także, że gdy przyzwyczajimy się do sytuacji, która nie jest już dla nas korzystna, ale nauczyliśmy się, jak działać i przetrwać w tych okolicznościach, taka sytuacja staje się naszym swojskim bezpieczeństwem. Oznacza to, że wolimy mieć do czynienia z czymś, co jest nam już znane, niż spróbować czegoś nowego, ponieważ to, co nowe, jest bardziej przerażające. Wielu z nas ma podświadomy strach przed nieznanym. Po pierwsze, zauważ i zaakceptuj fakt, że nasze życie składa się z szeregu zachodzących zmian, za naszym przyzwoleniem lub bez niego. Bez względu na to, co robisz lub czego nie robisz, życie i tak przyniesie ci ciągłe zmiany. I to jest tak naprawdę jedyna stała rzecz w życiu. Ciągłe zmiany to jedyna rzecz, jaka jest stała w naszym życiu. Następnie zauważ i zaakceptuj fakt, że w żadnej sytuacji w życiu nigdy nie ma nic pewnego. Nie ma żadnych gwarancji na to, że to, co dzisiaj wygląda w pewien sposób, nie okaże się być jutro zupełnie czymś innym. Nauczyliśmy się już tego w życiu, prawda? A potem przyjrzyj się uważnie swojej sytuacji. Dlaczego myślisz, że tak się do niej przyzwyczaiłeś? Uzmysłów sobie, że lęk przed zmianami i obawa przed nieznanym powstrzymują cię od dążenia do prowadzenia spełnionego, szczęśliwego życia. Lęk przed zmianami i obawa przed nieznanym równa się lęk przed życiem. Lęk przed życiem równa się marnowanie szans. Marnowanie szans równa się marnowanie potencjału. Marnowanie potencjału równa się brak szczęścia. Brak szczęścia równa się brak radości życia. Równa się brak spełnienia, zadowolenia, sukcesu. A teraz podsumuj te równania. To proste. Życie minus lęk przed zmianami i obawa przed nieznanym równa się szczęście, spełnienie, zadowolenie i sukces. Nie martwcie się. Życie nie jest naszym wrogiem, a jeśli coś zostało już wcześniej dokonane przez takiego samego człowieka,
jak ty i ja, to znaczy, że my też to możemy zrobić. Podaliśmy wam też kolejny krok w grze. 9 grosze może zmienić twoje życie. Jak zwykle podamy państwu następny krok w tej grze w dalszej części naszej audycji. Lecz teraz przejdźmy do naszego następnego tematu. Negatywność i negatywni ludzie. Pisałam już o tym przedtem na moim blogu, na mojej stronie oficjalnej www.joannakern.pl. A dzisiaj porozmawiajmy bardziej szczegółowo o tym, jak możemy sobie poradzić z negatywnymi myślami oraz z negatywnymi ludźmi w naszym życiu. Często mogą to być nasi krewni lub przyjaciele i nie możemy się tak po prostu od nich odwrócić i pójść swoją drogą. A w międzyczasie ich negatywność oraz nasza własna negatywność może nas skutecznie powstrzymywać od życia takim życiem, jakiego chcemy. W dalszej części naszej dzisiejszej audycji odpowiem także na nadesłane do mnie pytania, te, które wiążą się z tematyką dzisiejszego programu. Dziękuję za przesłane do mnie wasze maile. Naturalnie pozostaną państwo anonimowi. Nie ujawnię waszej tożsamości, odpowiadając na pytania. Natomiast tym z państwa, którzy chcieliby do mnie napisać, raz jeszcze podaję adres mailowy radio@joannakern.pl. Po krótkiej przerwie porozmawiamy o tym, jak poradzić sobie z własną negatywnością i negatywnymi ludźmi w naszym otoczeniu. Życie, jakiego chcesz, jest twoje. Z Joanną Kern. Zostało to naukowo udowodnione, że szczęśliwi ludzie są zdrowsi, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, żyją dłużej i mają bardziej satysfakcjonujące życie niż ci gderliwi, narzekający i co za tym idzie, nieszczęśliwi. Według psychologów i badaczy szczęśliwi ludzie wykazują tendencję do stawiania sobie wyzwań, w konsekwencji osiągając dużo więcej. Prostym sekretem, jaki się za tym kryje, jest to, że pracowanie nad realizacją celu daje nam poczucie spełniania celu życiowego i sprawia, że dobrze się czujemy. Kiedy szczęście wycieka z naszego życia z powodu codziennych zmagań, stresu, zmartwień i zagonienia, przestajemy być świadomi i nie zauważamy nie tylko piękna i wagi naszego istnienia, ale także darów oferowanych nam obficie przez życie. Szczęście pomaga nam generować nowe pomysły, wykraczać poza konkretne informacje, myśleć nieszablonowo i znajdować więcej kreatywnych rozwiązań. Otwiera drzwi do lepszego zrozumienia mechanizmów życia, poszerzania naszej świadomości i wychodzenia poza nasze ograniczenia. Tak, nie musimy wcale podążać śladami tych, którzy wdrukowali w naszą podświadomość jakąkolwiek formę zgorzknienia i rozczarowania życiem, jakie my zaczęliśmy później odnosić do naszej własnej sytuacji życiowej. Musimy pamiętać, że życie jest takie, jakie jest, to znaczy jest pasmem ciągłych zmian, co pozwala nam doświadczać siebie w całej pełni. Życie daje nam szansę na rozwój, na odkrycie tego, kim jesteśmy, co jest dla nas najważniejsze i jak pragniemy je przeżyć. Nie zapominajmy, że jesteśmy potężnymi twórcami. Nasze myśli stają się naszą rzeczywistością, jak już wiemy z fizyki kwantowej. Według tego, co mówi nauka oraz według wiedzy starożytnych mistrzów, to my tworzymy naszą rzeczywistość, a bardziej precyzyjnie tę iluzję, którą nasze umysły za pomocą naszych zmysłów interpretują jako rzeczywistość. Mówiliśmy o tym szczegółowo w naszej pierwszej audycji z cyklu Życie, jakiego chcesz, jest twoje, a ci z państwa, którzy z jakiegoś powodu nie mogli jej odsłuchać, będą mogli ją odnaleźć w naszym archiwum. Dobra wiadomość jest taka, że szczęścia można się nauczyć. Tak,
można przetrenować swój mózg tak, aby uzależnił się od poczucia radości i szczęścia. Ludzki mózg posiada bardzo interesującą cechę. Ogromnie łatwo przyzwyczaja się do poszczególnych rodzajów substancji chemicznych wydzielanych przy danych emocjach. Uzależnia się od tych substancji chemicznych i zaczyna ich nieustannie łaknąć. W ten oto sposób nasz mózg wytwarza ścieżki neuronalne dla najczęściej przez nas używanych substancji chemicznych. Można to sobie wyobrazić jako ścieżki przechodzące przez trawnik. Im częściej korzystamy z takich ścieżek, stają się one głębsze i szersze. Podobnie im częściej powtarzają się nasze pewne myśli i odczuwamy związane z nimi emocje, tym silniejsze stają się odpowiednie ścieżki neuronalne w naszym mózgu. Natomiast kiedy ich nie używamy, zanikają. Pragnący więcej i skłonny do uzależnień nasz mózg wykorzystuje naszą podświadomość do tworzenia w naszym życiu okoliczności, w których wytworzymy więcej substancji chemicznych, od których jest uzależniony. Naszemu mózgowi jest wszystko jedno, czy te okoliczności dają nam szczęście, czy nie. Po prostu chce dostać to, co zaspokoi jego łaknienie. To nie nasz mózg, lecz nasza świadomość decyduje o tym, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Nasz mózg jest tylko jej narzędziem i możemy go przetrenować w jakikolwiek chcemy sposób. Starożytne kultury dobrze o tym wiedziały i dlatego stworzyły cały system symboli, aby za ich pomocą inspirować i tworzyć własną rzeczywistość, zazwyczaj poprzez umiejętność pobudzania gruczołu szyszynki i skutecznie używając siły podświadomości. Będę mówić o tym więcej podczas naszych kolejnych audycji. Właściwie to opracowałam też specjalny program na przeprogramowanie podświadomości, będę więc mogła podawać Wam różne przydatne wskazówki podczas naszych programów. Bardzo ważną rzeczą jest, aby pamiętać, że kiedy wprowadzamy zmiany w naszym sposobie myślenia z negatywnego na pozytywny, powinniśmy jednocześnie pracować nad przeprogramowaniem naszej podświadomości. Jak już jest wiadomo, nasza podświadomość ma na nas dużo większy wpływ niż nasze świadome myślenie, a to dlatego, że wszystko, co mamy w niej zapisane, ma często dużo większą władzę nad nami niż moc naszych świadomych myśli. Nasza podświadomość jest często wypełniona różnymi naszymi lękami, negatywnymi programami, wdrukowanymi do niej jeszcze w naszym dzieciństwie. Na przykład zakodowana jest w niej cała krytyka, jaką otrzymaliśmy od naszych rodziców, opiekunów, nauczycieli czy społeczeństwa. I dlatego możemy teraz podświadomie wierzyć, że nie jesteśmy warci lepszego życia, że nie zasługujemy na sukces i szczęście, że życie musi być trudne, a my mamy być nieszczęśliwi i przygnębieni, przytłoczeni zmartwieniami i nie sięgający po nasze marzenia i cele. Kiedy poznamy i doceniamy siebie, potrafimy żyć pięknym życiem i docenić innych. A teraz prosiłabym Was o rozluźnienie się i powtórzenie za mną w myślach bardzo przydatnej afirmacji. Jest ważnym, żeby powtarzać takie pozytywne stwierdzenia, kiedy jest do tego okazja, aby przetrenować swój mózg i zacząć powoli wpływać na swoją podświadomość. Jedną z podstawowych rzeczy przy zmienianiu sposobu myślenia jest powtarzanie takich pozytywnych myśli. Kolejną ważną rzeczą jest robienie tego w odpowiednim dla naszej podświadomości czasie i warunkach. A nasza audycja jest właśnie taką idealną okazją. Afirmacja, którą powtarzamy z Wami w każdej audycji, pochodzi z mojej książki 365 plus 1 afirmacji pięknego życia. Oto jak ona brzmi. Pozwalam odejść swoim zmartwieniom. Wiem, że życie będzie mnie wspierać, jeśli w pełni uzmysłowię sobie,
swoją wartość. Jestem unikalną ludzką istotą. Jedną na miliardy, z moją własną historią do opowiedzenia w tym życiu. Pozwalam swojej historii rozwijać się przede mną, bez strachu o przyszłość. Wierzę w swój własny proces. Ufam, że wszystko dzieje się dla mojego dobra. Powtórzymy znowu tę afirmację pod koniec programu, podczas krótkiej relaksacji, której prowadzę Państwa co tydzień, w celu pomożenia Wam w procesie przeprogramowania swojej podświadomości. Proszę się nie obawiać. To wcale nie jest aż takie trudne, a jeśli coś zostało już wcześniej dokonane przez takiego samego człowieka jak ty i ja, to znaczy, że my też to możemy zrobić. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że jesteś wspaniałą, potężną istotą i zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Nie pozwól na to, żeby życie prześlizgnęło ci się przez palce. Jest ono zbyt cenne. Zaakceptuj, poczuj i przyjmij do wiadomości, że możesz mieć takie życie, jakiego chcesz. Przyjmuj życie dzień po dniu, rozluźnij się i ciesz się każdą chwilą. To ty jesteś tym, co najlepszego mogło ci się kiedykolwiek przydarzyć. Proszę, pamiętaj o tym. Jedyną rzeczą, która stoi ci na drodze do życia, jakiego chcesz, jest twoje podświadome zaprogramowanie, pełne starej i niepotrzebnej już negatywności, łącznie z twoimi podświadomymi lękami, o których będę mówić bardziej szczegółowo w naszych kolejnych programach. Natomiast dzisiaj porozmawiajmy więcej o tym, jak negatywność rzuciła zły urok na ciebie i twoje życie. Ale kiedy nauczysz się, jak sobie z nią poradzić, zmienisz to, co trzeba zmienić, i zbudujesz lub osiągniesz to, czego chcesz. Życie, jakiego chcesz, może być twoje, kiedy wiesz, jak się o nie upomnieć. Zróbmy więc tak. Teraz jest przecież twoja kolej, żeby mieć wspaniałe życie i wszystko, czego chcesz. Życie, jakiego chcesz, jest twoje. Z Joanną Kell. Czas na odpowiedzi na wasze pytania. Pierwsze pytanie w naszej dzisiejszej audycji. Napisała do nas pani Marta. Przeczytam to pytanie. Witam pani Joanno i z góry przepraszam, że ośmielam się pisać do pani. Chciałam tylko napisać, że podziwiam pani odwagę i to, że pani potrafi żyć takim życiem, jak pani chce. I bardzo mi żal, że ja tak nie potrafię, choćbym bardzo chciała, ale mimo wiedzy o pozytywnym myśleniu i przeczytaniu wielu książek na ten temat oraz uczestnictwa w kilku warsztatach, nadal nie potrafię tego uczynić. Lata mijają, a ja nadal tkwię w tym samym punkcie. Nie wiem, co robię źle. Jeśli pani znajdzie chwilę, to proszę mi odpowiedzieć. Jestem rozczarowana, ale i pełna nadziei. Droga pani Marto, ja jestem tutaj, aby Państwu pomóc, dlatego zdecydowałam się na robienie tych audycji i dlatego odpowiadam na Wasze pytania. To, o czym Pani pisze, nie jest wcale rzadkością. Wielu ludzi, którzy spróbowali kilku warsztatów rozwojowych lub czytali tego typu książki, byli nimi rozczarowani. Muszę podkreślić, że bardzo ważnym jest, żeby zrozumieć, że kiedy pracujemy nad zmianą naszego świadomego sposobu myślenia, nasza podświadomość może odrzucić te nasze wysiłki. I dlatego czytanie książek o pozytywnym myśleniu bez pracy nad przeprogramowaniem podświadomości nie jest wystarczające. I każdy dobry trener powinien zwrócić na to uwagę. To przykro, że tak się nie stało.
Nie sądzę jednak, że czas, który wkładamy w swój rozwój, jest zmarnowany, gdyż wszystko, czego doświadczamy, jest ważne dla naszego rozwoju i zdobywania mądrości życiowej. Wiemy już, że negatywność tworzy coraz więcej negatywności w życiu. Nie należy więc skupiać się na tym, że jesteśmy na przykład rozczarowani, bo więcej różnych rozczarowań ściągniemy sobie na głowę. To, na czym się koncentrujemy, wzrasta. Można to sobie wyobrazić w ten sposób. Kiedy podlewamy i dbamy o jakąś roślinę, roślina rośnie i kwitnie. A jeśli ją zaniedbamy, usycha. To samo odnosi się do wszystkiego innego. Tak więc lepiej nie skupiać się na tym, co nie wyszło, ale zauważyć, że nawet jeśli nie ma się jakiegoś rozwiązania, to nie znaczy, że ono nie istnieje, że przecież może się znaleźć jakiś inny sposób, który będzie dla nas bardziej odpowiedni. Mamy tendencję do szybkiej oceny ludzi i okoliczności na podstawie naszych wcześniejszych doświadczeń, ale takie sądy mogą być zupełnie mylne. Zapewniam, że można zmienić swoje życie i sposób myślenia na pozytywny, jeżeli nie będzie nam wchodzić w drogę nasza podświadomość. A teraz nasuwa się pytanie, jak myśleć pozytywnie w taki sposób, żeby nasze podświadome zaprogramowania nie przekreśliły naszych pozytywnych myśli? I to jest to, co mogę istotnie wyjaśnić. Kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do negatywnego myślenia, musimy pamiętać, że gdy powtarzamy coś, co jest przeciwne temu, jak o sobie podświadomie od dawna myślimy, nasza podświadomość to odrzuci, bo uzna takie myśli za niedorzeczne. Odrzuci na przykład afirmację: idę do banku i tam będzie czekał na mnie 1 000 000 złotych, bo nie jest ona zgodna z tym, co wie nasza podświadomość. To, co afirmujemy, musi się zgadzać z naszą wizją świata i naszą wizją siebie. Tak więc afirmacja typu: jestem zdrowa, gdy jestem chora, jestem bogaty, kiedy nie mam na rachunki, nie będzie w ogóle skuteczna. Kiedy zmieniamy nasz sposób myślenia, na przykład praktykując pozytywne afirmacje, musimy to robić krok po kroku. Trzeba zaczynać od zmiany przekonań na własny temat, przyznać sobie prawo do lepszego życia, lepszego losu, dostrzec, że każdy człowiek na tej planecie, każda roślina i każde zwierzę, wszystko, co żyje, jest absolutnie unikalne. Jesteśmy unikalni, wyjątkowi i do nas należy prawo decyzji o swoim życiu, a także o tym, co chcemy wnosić do życia innych. Warto zaczynać od na przykład takich myśli. Należy mi się dobre życie. Już wiem, że może przyjść do mnie dobro. Czekam na coraz lepsze dni. Warto też pamiętać, że kiedy znajdujemy się w jakiejś, dajmy na to, dramatycznej czy ciężkiej sytuacji, nie możemy wmawiać sobie, że jest cudownie. Nasza podświadomość nie tylko to wyśmieje, ale i zupełnie odrzuci. Ale można afirmować coś, co jest bardziej realne. Na przykład, gdy jesteśmy chorzy, możemy powiedzieć: są momenty, że czuję się dobrze. Czekam, że będzie ich więcej. A następnie: czuję się coraz lepiej. Wierzę, że wyzdrowieję. I wreszcie: cieszy mnie, że wychodzę z choroby. To samo, jeśli chodzi o sukces. Nie można od razu wmawiać sobie: odnoszę sukces. Bo jeśli podświadomość widzi co innego, to takiej myśli nie zaakceptuje. Trzeba zacząć od: coraz więcej umiem. Wierzę, że mogę znaleźć wymarzoną pracę, gdzie mnie docenią. Naturalnie, że samo powtarzanie tego nie będzie efektywne, jeśli nic nie będziemy w tym kierunku robić. Trzeba rozwijać się i pogłębiać swoje talenty, a razem z naszym rozwojem zawodowym koncentrować się na coraz bardziej pozytywnym myśleniu. Skuteczne pozytywne myślenie to stopniowa transformacja naszych wewnętrznych przekonań na własny temat i na temat naszego życia.
Nowe, pozytywne myślenie sprawia, że w naszym mózgu wydzielają się inne niż dotąd substancje chemiczne, powodując powstawanie nowych ścieżek neuronalnych. Można to porównać do chodzenia przez trawnik nową, wygodniejszą dróżką. Im częściej nią chodzimy, im częściej powtarzamy pozytywne myśli, tym mocniejsze staje się nowe powiązanie międzyneuronalne. Żeby utrwalić takie ścieżki, potrzeba około 6 tygodni. Tyle samo czasu zajmuje, żeby stare powiązania neuronalne przestały pracować. Natomiast, żeby całkowicie zmienić styl życia z negatywnego na pozytywny, potrzeba co najmniej 6 miesięcy, a czasem i dłużej. W mojej książce 365 plus 1 afirmacji pięknego życia podaję czytelnikom gotowy program do zmiany sposobu myślenia krok po kroku. Nagrałam też kilka płyt CD, które wprowadzają słuchających w głęboki stan relaksu, podczas gdy ja prowadzę ich przez proces przeprogramowania swej podświadomości. I właśnie takie lub podobne narzędzia do przeprogramowania podświadomości są bardzo skuteczne, a na rynku można poszukać czegoś, co najlepiej nam będzie odpowiadać. Trzeba też zmieniać swoje myślenie rzetelnie. Jeżeli afirmujemy rano przez minutę, a potem przez cały dzień mamy negatywne myśli, to ich mnogość stłamsi te kilka pozytywnych. Niektórzy uważają, że trzeba bez przerwy klepać afirmacje. Tak nie jest. Trzeba ich po prostu używać we właściwych momentach. Jeżeli na przykład afirmujemy przypływ pieniędzy, najlepiej robić to nie wtedy, kiedy ma się pustą kieszeń, ale kiedy coś ładnego sobie kupujemy, nawet bardzo taniego. Dobrze jest wtedy powiedzieć: cieszę się, że mam więcej na to, czego chcę. Bo rzeczywiście coś kupujemy i dostajemy resztę. Powinniśmy wykorzystywać takie właśnie momenty. Afirmacje działają najlepiej, kiedy kojarzą się naszej podświadomości z czymś przyjemnym i z naszym dobrym samopoczuciem. Dlatego odreagujmy się, kiedy jest nam smutno, popłaczmy i nie mówmy, że wszystko jest super. Lepiej powiedzieć wtedy: wybieram, aby czuć się coraz lepiej. Wybieram to bardzo potężne słowo, bo kiedy coś wybieramy i powtarzamy taką intencję, tak się powoli stanie. Wytworzą się bowiem wcześniej czy później nowe ścieżki neuronalne w naszym mózgu. W skuteczności pozytywnego myślenia i afirmacji pomagają także piękne widoki, zapach, las, park, morze, góry. A to dlatego, że natura pobudza u nas tak zwane mózgowe fale alfa, które bardzo wzmacniają nasze zdolności do nauki i przyjmowania informacji. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą nam skutecznie zmienić sposób myślenia. Pozytywne myślenie, tak jak i innego typu myślenie, jest po prostu wynikiem naszej praktyki. Najpierw musimy uświadomić sobie, kiedy i jak myśleć pozytywnie. Później staje się to naszym nawykiem, a później ten nawyk staje się naszym stylem życia. Życzę Pani, Pani Marto, powodzenia w podróży do lepszego życia. Życie, jakiego chcesz, jest Twoje. Z Joanną Kell. Następne pytanie w naszej audycji dzisiaj. Nadesłał je Andrzej, który pisze: jestem żonaty i mam dzieci. Moja żona jest absolutnie wspaniała, ale moja teściowa łatwo może zrujnować każde rodzinne święta. Wszystko krytykuje, jest złośliwa i bardzo negatywna. Nie powstrzymuje też języka w obecności naszych znajomych. Niektórzy radzą nam, żebyśmy jej unikali i nie dopuszczali do częstych odwiedzin. Po jej wyjściu jesteśmy wykończeni. Kłócimy się o byle co i krzyczymy na dzieci. Jej negatywność wpływa na nasz związek, na naszą rodzinę i nie wiemy już, co dalej robić. To przecież matka mojej żony. Nie możemy jej tak po prostu odsunąć. Co sądzisz, że powinniśmy zrobić? Andrzeju, istotnie, negatywni ludzie mogą bardzo wyczerpywać naszą energię.
psując nam radość życia. Niektórzy doradzają, aby odsuwać się od takich ludzi, ale przecież nie zawsze jest to możliwe. Jednak z nimi także można sobie jakoś poradzić. Podam wszystkim Państwu kilka wskazówek. Kiedy po raz pierwszy rozmawiamy z jakąś negatywną osobą, należy słuchać tego, co mówi, pokazując jej, że nie jest sama. Ale trzeba ustanowić jednocześnie pewne granice i nie dać jej ich przekroczyć. Jeśli nadal wraca do tych samych tematów po kilku rozmowach, trzeba to przerwać, zmieniając natychmiast temat. Można też kiwać głową i krótko przytakiwać: aha, rozumiem i tym podobne. Natomiast za każdym razem, kiedy mówi coś pozytywnego, trzeba reagować z entuzjazmem. Jeśli tak się robi, jest szansa, że wkrótce stanie się bardziej pozytywna w komunikacji z nami. Trzeba także pamiętać, że zawsze, gdy ktoś krytykuje kogoś lub coś, prawdopodobnie tak naprawdę nie ma na myśli nic złego, ale po prostu tkwi już bardzo w swojej negatywności. Nie trzeba pozwolić, aby nas to bardzo dotykało. Po prostu przyjmujmy to jako ich punkt widzenia świata i reagujmy krótkimi odpowiedziami, a także zmieniajmy temat. A kiedy ktoś powraca do tego, co wywołuje u niego negatywność, trzeba przechodzić na lżejsze tematy, piosenki, filmy czy jakieś hobby. Coś, na czego temat ta osoba mogłaby czuć się bardziej pozytywnie. Ale uwaga, rozmowy o pogodzie, zakupach i tym podobne mogą także wywołać u tej osoby negatywność. To nie są najlepsze tematy. Trzeba też pamiętać, aby nie spędzać z taką osobą zbyt wiele czasu, gdyż jej negatywność będzie miała wpływ na nasze własne samopoczucie. Niestety, taka jest prawda. Należy ograniczyć w miarę możliwości czas trwania rozmów telefonicznych i spotkań. Nawet jeśli ma się do czynienia z krewnymi, jakoś to trzeba jednak wymyślić, aby to było możliwe. Najlepiej ustalić sobie limit czasowy i zdecydowanie się go trzymać. Należy dodać, że negatywni ludzie zwykle są takimi dlatego, że z jakichś powodów odczuwają w życiu brak ciepła i miłości. Często zdarza się, że swoją negatywnością po prostu bronią się przed światem. Jeśli chce im się jakoś pomóc, trzeba pomyśleć o tym, co im może doskwierać i zastanowić się, czy jest coś, co można z tym zrobić. Potraktować ich poważnie, wskazując im jaśniejsze strony życia. Pomału zrobią najpierw małe kroczki w kierunku innego sposobu myślenia, a z czasem większe. Jednak jeśli wszystko zawiedzie, trzeba się wycofać i zająć własnym życiem oraz wyciągnąć wnioski z tego doświadczenia, że życie jest zbyt cenne, by marnować je na negatywność. Bądź silny, Andrzeju. Trzymam za ciebie i za was kciuki. Powodzenia. Życie, jakiego chcesz, jest twoje. Z Joanną Kerr. A teraz kolej na następny krok w grze. 9 groszy może zmienić twoje życie. W kolejnym, trzecim kroku tej gry wkładasz 1 inwestycyjny grosik do swojej lokaty lepszego życia. To jest do swojego ładnego pudełka czy pojemnika ulokowanego w przyjemnym miejscu w domu, pracy lub szkole. Czyli włóż 1 IG do swojej LLZ. Tych, którzy nie wiedzą, o czym mówimy, zapraszam do przeczytania opisu gry na moim blogu na mojej oficjalnej stronie www.joannakern.pl. Kupujesz teraz myśli pomagające ci zrozumieć, jak ważne jest to, żeby pozbyć się swojego obciążenia, tego starego bagażu, który ciągnie cię w dół. Może to się objawiać twoim przywiązaniem do kontroli. Wszyscy mamy tendencję do wierzenia w to, że wiemy, co dla nas najlepsze, albo dlatego, że zostaliśmy w pewien sposób wychowani,
przyjmując opinie i zasady panujące w naszej rodzinie lub społeczeństwie, albo po prostu z powodu lęku, że jeśli nie będziemy wszystkiego kontrolować, nie będzie to dla nas dobre. Aby ukończyć krok trzeci, musisz się otworzyć na nieznane i być gotowym, gotową na nową życiową przygodę. Pamiętaj, że w tej grze nie możesz przegrać. Jeśli utkwisz na trzecim kroku i nie będziesz w stanie kontynuować, możesz nadal zdobyć doświadczenie. Nic ani nikt nie może cię powstrzymać od rozpoczęcia gry na nowo, od pierwszego kroku i z wiedzą, jak tym razem zagrać lepiej. W naszej historii młodszy brat wyszedł ze swojej strefy komfortu. Zostawił za sobą samolot i próbującego go zatrzymać brata, mimo że była to najtrudniejsza rzecz, jaką mógł zrobić. Jego typowy rozsądek podpowiadał mu, że nie da sobie rady, gdzieś daleko, pozostawiony sam sobie. Jednak zdecydował się otworzyć na nowe możliwości, choć nie mógł kontrolować tego, jak potoczą się jego losy. Twój limit czasowy na ten krok to 1 tydzień do naszej kolejnej audycji. Jeśli wyjdziesz poza ten limit, utkwisz na kroku trzecim i wkrótce brak możliwości ukończenia go zakończy się frustracją i niemożnością kontynuowania gry. Wtedy po prostu musisz zrobić przerwę i zacząć po jakimś czasie od kroku pierwszego. Zostaw za sobą wszystko, co ciągnie cię w dół. W tym swoją strefę komfortu i swojskie bezpieczeństwo. Baw się dobrze. Proszę się nie obawiać, jeśli nie zapamiętaliście naszej historii albo jak dokładnie wykonać ten krok. Przypominam, że gra 9 groszy może zmienić twoje życie. Znajduje się na moim blogu, na mojej oficjalnej stronie i po każdej audycji zamieszczamy tam kolejny krok w grze. Życie, jakiego chcesz, jest twoje. Z Joanną Kell. A teraz chciałabym przeprowadzić z Państwem naszą cotygodniową krótką relaksację, w której prowadzę Was do powtórzenia afirmacji, które mogą pomóc Wam w procesie przeprogramowania podświadomości i pozbywania się podświadomych lęków życiowych. Afirmacje pochodzą z mojej książki 365+1 Afirmacji pięknego życia, zawierającej skuteczną metodę przeprogramowania podświadomości, a opracowaną przeze mnie na podstawie wieloletniego doświadczenia w pomaganiu ludziom osiągnięcia tego, czego pragną. A teraz, jeśli jesteście już gotowi, zaczynamy. Znajdź wygodną pozycję, siedzącą lub leżącą. Zamknij oczy i połóż ręce wzdłuż ciała. Dobrze, właśnie tak. Zrób teraz głęboki wdech, a następnie spokojny wydech. I jeszcze jeden głęboki wdech i spokojny wydech. Teraz, robiąc kolejny wdech, pozwól, by wypełnił cię on od stóp do głów i wyobraź sobie w umyśle taki obraz. Przyjemne, przyćmione światło, wypełniające od wewnątrz każdy zakamarek twojego ciała. I obserwuj światło w środku, licząc od 10 do 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1.
Odpręż się i pozwól, by przyćmione światło w Tobie zalśniło w każdej z komórek. Świetnie, właśnie tak. Aby przeprogramować swoją podświadomość na życie, jakiego chcesz, potrzebujesz nauczyć się, jak zamieniać negatywny sposób myślenia na pozytywne myśli. Twoje życie nie jest Twoim wrogiem. Twoje życie to Twój najbardziej lojalny przyjaciel. Dostrzeż to i doceń. Zasługujesz na jak najwspanialsze życie. Powtórz teraz za mną w myślach. Pozwalam odejść swoim zmartwieniom. Wiem, że życie będzie mnie wspierać, jeśli w pełni uzmysłowię sobie swoją wartość. Jestem unikalną ludzką istotą. Jedną na miliardy, z moją własną historią do opowiedzenia w tym życiu. Pozwalam swojej historii rozwijać się przede mną, bez strachu o przyszłość. Wierzę w swój własny proces. Ufam, że wszystko dzieje się dla mojego dobra. Świetnie. Doskonale Ci to wyszło. Pamiętaj, życie, jakiego chcesz, na poziomie Twojej podświadomości jest już Twoje. A teraz nauczysz się, jak uzyskać do niego dostęp, by stało się ono Twoją codziennością. Twoja przeszłość dużo Cię nauczyła i możesz się już od niej uwolnić. Wszelkie trudności na Twojej drodze dały Ci więcej siły, mądrości i współczucia. Powtórz za mną w myślach. Uznaję swoje dotychczasowe cierpienia i trudności za dobrą lekcję na temat tego, kim jestem. Czuję swoją własną siłę. Wiem, że mogę zaufać sobie i że mogę się szanować. Całkowicie oddzielam się od swojej przeszłości i żyję w teraźniejszości. Dobrze. Świetnie Ci idzie. Możesz teraz pójść w życiu dalej. Życie, jakiego chcesz, może być Twoje. Uczyń je swoją rzeczywistością. Ciesz się nim i kochaj je. Jesteś bardzo potężnym twórcą swojej rzeczywistości i osiągniesz to, czego pragniesz, ciesząc się życiem, jakiego chcesz. Kiedy doliczę do 5, możesz teraz otworzyć oczy. 1, 2, 3, 4, 5. Otwórz oczy. Wszystko jest dobrze. Wspaniale. Znakomicie Ci wszystko poszło. Pomimo relaksacji odczuwasz także wzrost wewnętrznej energii, który pomoże Ci cieszyć się dalszym ciągiem dzisiejszego dnia. Dziękuję Państwu za udział w naszej relaksacji i za wysłuchanie naszej kolejnej audycji. Do usłyszenia za tydzień. Żegnam się z Państwem i życzę dobrego dnia. Życie, jakiego chcesz, jest Twoje.
z Joanną Kell.